Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Witam serdecznie w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy jedno z najwyższych odznaczeń państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie serdecznie witam pana Jakuba Błaszczykowskiego, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, w latach 2010-2014 kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, w której łącznie rozegrał 108 spotkań i strzelił 21 bramek. Uczestnika mistrzostw... Uczestnika Mistrzostw Europy w piłce nożnej w latach 2012 i 2016 oraz uczestnika Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku, który za chwilę odbierze z rąk pana prezydenta odznaczenie państwowe. Równie serdecznie witam osoby towarzyszące panu Jakubowi Błaszczykowskiemu. W spotkaniu uczestniczą pan Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz doradcami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam państwa do obejrzenia materiału filmowego przygotowanego przez TVP Sport. Do Milika ma okazję nieatakowany, by odegrać dobrze do Kuby Błaszczykowskiego. Kuba szuka lepiej do Nikuba! Grosicki w pole karne, Grosicki, Jarnie, Łuta i tam Kuba! Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia sportowe, za działalność społeczną i charytatywną oraz upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pan Jakub Błaszczykowski. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie Jakubie, kapitanie reprezentacji Polski przez tak wiele lat i reprezentancie Polski przez ponad 10 lat. Szanowni goście, szanowni państwo ministrowie, wszyscy drodzy państwo, muszę powiedzieć, że jestem wzruszony. Jestem wzruszony, a jednocześnie jest to dla mnie wielka przyjemność i wielki zaszczyt, że mogłem wręczyć panu dzisiaj to bardzo wysokie polskie odznaczenie. Krzyż komandorski
Orderu Odrodzenia Polski. Z bardzo złożonym uzasadnieniem. Nie takim zwykłym, prostym, jakie zwykle jest wtedy, kiedy to odznaczenie jest wręczane, choć rzadko się to dzieje, wybitnemu sportowcowi za jego zasługi sportowe, za reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, za wspaniałe odniesione sukcesy. Złożonym dlatego, że to tylko część pana życia, niezwykle ważna, piękna z punktu widzenia właśnie Rzeczypospolitej, ale jest także ta druga, niezwykle ważna z ludzkiego punktu widzenia. Działalność człowieka, który idąc swoją drogą wielkiej kariery, dostrzega także i innych. Ich potrzeby, ich kłopoty, ich trudności. Potrafi się do nich schylić. Jest z nimi. Jest po prostu dobrym człowiekiem. Dając zarazem jako wielka postać także i niezwykły przykład. Za to z całego serca dziękuję. Długa kariera piłkarska, cały czas jeszcze trwająca. Od Rakowa, Częstochowa w chłopięcych latach poprzez Wisłę Kraków, która ma tutaj swoich zaprzysięgłych zwolenników na tej sali. Piękne reprezentowanie naszego miasta, za co ogromnie dziękuję również jako krakowianin. Piękne później reprezentowanie Polski w Borussii Dortmund, później w słynnym polskim trio z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim, które zachwycali się Niemcy. Wielkie sukcesy. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Niemiec, Superpuchary Niemiec, Puchary Niemiec, finał Ligi Mistrzów, długo można byłoby wyliczać. Potem Fiorentina, Wolfsburg i znów Wisła Kraków. W tak bardzo szczególny sposób. Kiedy klub się znalazł w wielkich kłopotach, dostał wsparcie od pana niebagatelne. Grubo ponad 1 000 000 zł. I kontrakt na 500 zł wynagrodzenia, które przekazał pan na bilety dla dzieci z domów dziecka. W czasach, kiedy marzeniem każdego młodego piłkarza jest, żeby mieć Ferrari. Bardzo za to dziękuję. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Za wszystkie bramki, które widzieliśmy. Za piękne chwile, które przeżyliśmy dzięki panu, z panem. Za te wszystkie lata gry w reprezentacji Polski, za bycie kapitanem reprezentacji, o którym w 2016 roku pamiętam dokładnie. Mówiono, że jest pan fundamentem drużyny. Ludzie wybrali wtedy pana na najlepszego piłkarza reprezentacji Polski. Piękne, wspaniałe chwile. Piękne, wielkie oddanie sprawie popularyzacji sportu, przynoszenia Polsce chluby, bo swoją działalnością także i tą właśnie ludzką przynosi pan Polsce ogromną chlubę. Bardzo za to dziękuję. Wręczam panu, wręczyłem już ten order z myślą, że jest to etap. Tak, bardzo mocno chcę to podkreślić. To oczywiście jest podziękowanie w imieniu Rzeczypospolitej za to, co dotychczas. Ale zakładam, że jest to etap. Wręczam to człowiekowi, który cały czas jest jeszcze w kwiecie wieku. Przed którym z całą pewnością długie jeszcze lata różnych możliwości. I sportowych, i innych, i właśnie tej działalności społecznej, charytatywnej.
Wierzę w to, że na Pana piersi, na Pana ramieniu pojawią się z czasem kolejne odznaczenia, kolejne podziękowania w imieniu Rzeczypospolitej. Wyższe. Aczkolwiek myślę, znając Pana historię, że równie bardzo jak to dzisiejsze odznaczenie ceni Pan Order Uśmiechu i ceni Pan medal brata Alberta, który dostał Pan swego czasu w 2017 roku właśnie za to, że umie Pan wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Bardzo dzisiaj za to dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, że jest Pan właśnie taki, jaki Pan jest. Proszę, żeby przekazał Pan nasze głębokie wyrazy szacunku małżonce, córkom, synowi, całej rodzinie. Daje Pan wspaniały przykład ludziom. Pokazuje Pan, że można przeżyć najtrudniejsze chwile, niewyobrażalnie trudne, a potem stać się opoką, być mega twardzielem w tym najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu i przynosić chlubę, nie tylko samemu ją osiągnąć, ale także przynosić chlubę swojemu krajowi. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za to dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu pana Jakuba Błaszczykowskiego. Panie prezydencie, szanowni państwo, oczywiście jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ogromny honor i zaszczyt. Tak samo jak ogromnym honorem i zaszczytem było dla mnie to, że mogłem przez tyle lat reprezentować Polskę nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Jednocześnie chciałem tutaj bardzo podkreślić, że to, że tutaj stoję, to na pewno nie tylko zasługa moja, ale wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do mojego rozwoju. Czy to trenerów, którzy pozwolili mi na to, żebym podnosił swoje umiejętności piłkarskie, a może i to bym, tak jak pan prezydent słusznie zauważył, a przede wszystkim rodzinie, która wychowała mnie na takiego człowieka, jakim jestem. Myślę, że to, że tu stoję, to na pewno nie tylko ja jestem dumny, ale cała moja rodzina. I na pewno dla wszystkich młodych chłopców, którzy mają marzenia, jeżeli taki Kuba Błaszczykowski ze wsi Truskolasy może tu stać i osiągnął to, co osiągnął, to myślę, że wszyscy muszą mieć marzenia i wszyscy muszą realizować te marzenia. Na pewno tutaj ogromne podziękowania dla babci, która w bardzo ciężkim momencie mojego życia wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, dla całej mojej rodziny. Ale to, co chciałem tutaj podkreślić, usłyszałem wiele razy, że odbiciem czy lustrem każdego mężczyzny jest kobieta. Chciałem podkreślić tutaj bardzo dużą zasługę w tych moich wszystkich sukcesach, czy w tym, że stałem się człowiekiem empatycznym i że w pewnym momencie mojego życia lubiłem, jak padał deszcz, ale zaczynam lubić, jak świeci słońce. I to na pewno duża zasługa mojej małżonki, która zmieniła mnie jako człowieka. I na pewno jej tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję, jak i również wszystkim, całej mojej rodzinie i tak jak powiedziałem na wstępie, wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mogę tutaj stać. Oczywiście na sam koniec chciałem podziękować wszystkim za to wyróżnienie, jak i zawsze reprezentowałem nasz kraj, zawsze reprezentowałem 40 milionów Polaków i tak zostanie. I byłem z tego i jestem z tego dumny. Oczywiście chciałbym, żeby tych sukcesów było więcej, ale zawsze to, co robiłem, robiłem na 100% możliwości. Nie zawsze wychodziło, ale zawsze robiłem na 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Zaproszę teraz odznaczonego do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem.